Ale że będą szukać już od teraz intensywnie. Ona powiedziała, że sama się postara, żeby w ciągu najbliższych 3 dni wiedzieć, gdzie jest Dawid. Więc oni już teraz zaczęli. Tak, tylko pytanie, jeśli chodzi o to będą wskazanie telefonu. Będą się kontaktować z panią Teresą. Mhm. Jak ty będziesz w pobliżu, to będzie, ty będziesz rozmawiał, tak? Mhm. Natomiast jaka jest ich hipoteza? Oni biorą tak, że mógł go ktoś porwać, mógł go ktoś wepchnąć do samochodu, mógł gdzieś wsiąść też do tramwaju. Różne te hipotezy właśnie biorą. No tak, tylko pytanie, czy mają obraz kamery hotelu, w którą stronę poszedł i o której godzinie? Oni mają to sprawdzić. Czyli 3 dni. I teraz tak, będą dzwonić do pani? Tak, bo ona mi dała numer telefonu, ja jej dałam też numer swój telefonu. Ja mam w portfelu wsadziłam do niej, ona ma maila, ona ma mi wszystko podała. Czy czuje pani, że teraz oni rzeczywiście zaczną poważnie podchodzić do tematu? Myślę, że tak. Czy oni tutaj pytali o tą kwestię wypadku i utraty pamięci? Tak. Czy to traktują poważnie, tak? To co, czekamy w takim razie na informacje i przede wszystkim na wskazanie ostatniego sygnału telefonu.